Michał Nowak, zapraszam na sport. W meczu 6 kolejki PKO Ekstraklasy Radomiak Radom zagra w Gdańsku z tamtejszą Lechią. Radomianie czekają na pierwszą wyjazdową bramkę w tym sezonie. Piłkarze Radomiaka Radom na mecz z Lechią wyjechali już w czwartek. Wszystko po to, aby jak najlepiej przygotować się do sobotniego spotkania. Obecnie Radomiak zajmuje piąte miejsce w tabeli z dorobkiem 7 punktów. Lechia jest trzecia i ma oczko więcej, ale też i o jeden rozegrany więcej mecz. U siebie ekipa z Gdańska pokonała Wisłę, Płock i Krakowie, zdobywając łącznie 4 bramki i nie tracąc przy tym żadnej. Radomiak natomiast w swoich dwóch dotychczasowych meczach wyjazdowych nie zdobył gola. Zespół Lechii, no to jest zespół, który jest bardzo solidny, jeżeli chodzi o polską ekstraklasę. Ostatnio notuje też dosyć dobre wyniki, bo nawet patrząc na swoim boisku w tej chwili wygrał 2 mecze, nie stracił bramki, zdobył 6 punktów, także no wiemy, że czeka nas po prostu trudny pojedynek. Ale tak jak mówię, nie jesteśmy znowu na straconej pozycji, wierzymy w siebie i na pewno pojedziemy tam zagrać odważnie o to, żeby przywieźć jakąś zdobyć punktową. Trener Dariusz Banasik w sobotnim meczu nie będzie mógł skorzystać jeszcze z zawieszonego za czerwoną kartkę Filipe Nascimento. Do Gdańska nie pojechał też Ruan. Niewykluczone, że w wyjściowym składzie zajdą pewne zmiany w stosunku do ostatniego meczu z Wartą Poznań. Jeżeli będą zmiany, to prawdopodobnie byłyby w tej formacji bardziej ofensywnej, tak? Bo z gry w defensywie byliśmy zadowoleni w tych ostatnich meczach. Z pozycji bramkarza też. Wydaje mi się, że tutaj Filip zagrał też po raz kolejny zaliczył dobry występ i nie ma sensu tutaj w tej chwili mieszać. Natomiast tak jak pan powiedział, co do dwóch, może trzech pozycji, jeżeli chodzi o napastnika, o tych ofensywnych zawodników, trzeba podjąć decyzję, kto jest w najlepszej dyspozycji, bo mecze pokazują, że i zmiany, które robimy, są bardzo dobre i ci zawodnicy, którzy też nie grają, chcieliby pewnie wyjść w tym pierwszym składzie, ale tak jak mówię, dyspozycja dnia, jakieś przeczucie i wtedy będzie podjęta decyzja co do przynajmniej tych dwóch pozycji. Pojedynek pomiędzy Lechią a Radomiakiem rozegrany zostanie w sobotę 28 sierpnia w Gdańsku. Pierwszy gwizdek punktualnie o godzinie 15. Ceratena Czarni rozegrali pierwszy sparing przed sezonem 2021-22. Wojskowi pokonali pierwszoligową Lechię Tomaszów Mazowiecki. Trener Jakub Bednaruk zapowiadał, że czwartkowy sparing z Lechią i piątkowy z Projektem w Warszawie traktuje jako swoisty dwumecz, w którym szanse gry mają otrzymać wszyscy zawodnicy. Trenerzy obu ekip umówili się na rozegranie 4 setów. Każdy z nich zakończył się wygraną Radomian, kolejno do 22, 22, 18 i 19. Całkiem niezły poziom jak na nasze pierwsze granie. Całkiem ciekawy zespół w Tomaszowie. Więc były momenty naprawdę dobrego grania. Kilka rzeczy, które były, mi się podobały, tam to co trenujemy dużo, czyli ten potrójny blok i takie sytuacje po dobrej zagrywce, kilka rzeczy do poprawy, bo na pewno nie możemy serwować gorzej od przeciwnika na własnej hali, to już do końca sezonu, to jest taki nasz cel na tej hali, a nie wiadomo, czy do końca sezonu nie będziemy grać na tej hali, więc na tej hali musimy serwować lepiej od każdego przeciwnika, który do nas przyjedzie, a dzisiaj Tomaszów nas chyba w sumie lepiej serwował. Ale jestem zadowolony z każdego z tych chłopaków, każdy wykonał bardzo dobrą robotę. Radomianie dobrze zaprezentowali się w tym spotkaniu w bloku. Zdobyli tym elementem 12 punktów. No jedziemy z tym dużo, bo troszkę pozmienialiśmy, troszkę taki nowy system, trochę taki amerykański robimy do tego bloku, takiego potrójnego. To też musi się sprawdzić, bo to musimy się przekonać do tego troszkę. Uważam, że będziemy mocno serwować i do tego musimy grać dobrze na tym potrójnym bloku. A dzisiaj były takie momenty, że równo chodziliśmy, było dobrze to wyglądane. Jeszcze trochę więcej obron mi się przydało, ale w sumie jestem zadowolony naprawdę z tego. Z drużyną od dłuższego czasu trenuje Grzegorz Kosok. Doświadczony środkowy być może wzmocni zespół z Radomia. Myślę, że w przyszłym tygodniu podejmiemy decyzję. Najważniejsze, że tego embargo w ogóle nie boli przy takich obciążeniach treningowych, jakie my mamy teraz. Na pewno nie jest to dynamika, która byśmy oczekiwali teraz, ale to przypominam, że Grzesiek przyszedł do nas, kiedy myśmy byli już po 3 tygodniach przygotowań, więc on już przyszedł do nas po rehabilitacji i wszedł w szóstki, więc trochę go to przydusiło, ale jeżeli ten bark będzie mu pozwalał do normalne granie, funkcjonowanie, to jest możliwe, że się dogadamy, że będzie tutaj z nami zostanie, ale to wszystko zależy od jego zdrowia, bo sam on sam twierdzi, on sam nie chce,
sam się zaoferował, powiedział, że jeżeli będzie jakiś problem, to po prostu wróci do domu, a jeżeli nie będzie, to chciałbym, żeby był, bo taki zawodnik doświadczony, facet, który no, z niejednego pieca jadł chleb, jest nam bardzo potrzebny i facet, który umie blokować, to jest bardzo istotne. W piątek wieczorem Cerat Enea Czarni Radom zakończyli drugi sparing. W Warszawie grali z tamtejszym projektem. Więcej o tym spotkaniu powiemy w poniedziałkowym magazynie sportowym, który wraca 30 sierpnia po wakacyjnej przerwie. Premiera o godzinie 18:05. To wszystko na dziś. Zapraszam na prognozę pogody. Do zobaczenia.